Dostajemy jako spółka Termy Cieplickie faktury. Takiego napięcia dosłownie i w przenośni na konferencjach jeleniogórskich spółek miejskich nie było od dawna. Powód to kwoty na fakturach, jakie otrzymały za zużycie energii za miesiąc styczeń. W niektórych przypadkach wzrosły o 100%, a te sumy mogłyby przepalić nie jeden bezpiecznik. Niedobrze się dzieje, że te podwyżki są tak wysokie i one naprawdę godzą w bezpieczne funkcjonowanie miasta, bezpieczne funkcjonowanie mieszkańców naszego miasta. Do końca zeszłego roku na podstawie umowy podpisanej pomiędzy miastem a dostawcą energii koszt 1 MW wynosił 201 zł, natomiast obecnie jest to 398 zł. Więc wzrost jest prawie 97%. W przypadku Term Cieplickich, porównując grudzień 2018 roku do stycznia bieżącego roku, ceny za zużytą energię wzrosły o 98%. Ja żyję od wielu lat w otoczeniu gospodarczym i po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat spotykam się z tak drastycznym wzrostem cen energii. Przypomnijmy, że w grudniu 2018 roku parlament przyjął ustawę, którą podpisał prezydent Andrzej Duda, gwarantującą, że ceny dla odbiorców energii elektrycznej w 2019 roku pozostaną na tym samym poziomie, co w roku 2018. Natomiast obudziliśmy się, mówiąc delikatnie, z ręką w pewnym urządzeniu. Dostaliśmy pierwszą fakturę za styczeń i okazuje się, że ona jest o 98% wyższa. Wzrost cen dotknął także spółkę Wodnik. To mniej więcej 500 000 rocznie przerastają nam ceny energii. Szczególnie dla nas drastyczny było drugie półrocze 2018 roku. Jeżeli to drugie półrocze 2018 roku przeniesiemy na rok 2019, to mamy jeszcze 500 000 dodatkowo wzrost kosztów za energię. Najwięcej, bo wzrost o 109% dotknął jeleniogórskie MPGK. I o ile w przypadku korzystania przez mieszkańców z usług MZK, Wodnika czy Term Cieplickich prezesi nie chcieli mówić o podwyżkach, czekając na rozwój wypadków, o tyle musimy liczyć się ze wzrostem cen za wywóz śmieci. W tej chwili już przy tych opłatach miasto, z tego co wiem, nie bilansowało się, a przy takiej drastycznej podwyżce nie ma mowy, żeby się zbilansować. O co w tym wszystkim chodzi? Nie? Czy chodzi o to, że jest to kolejny, nie wiem, program Energia Plus i on ma w czymś pomóc, czy chodzi o coś innego? Jedyną odpowiedzią na to pytanie wydaje się być przysłowie, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Nawet te, które mogą porazić. Wzrostu cen usług i dostaw.